Dobra. Gdzie ja muszę teraz iść? Zastanówmy się. Chyba mogę pójść tam, gdzie było te biuro Chrisa jeszcze raz i tych Starsów całych. Chyba tam będę mógł już... Albo nie, albo jeżeli nie tam, bo tam normalnie scenka będzie. Jeżeli tam nie będzie scenki, to w takim razie muszę się wrócić i pójść do... A w sumie jeszcze no, mój zbędnego balastu się pozbędę. To jak tam nie będzie scenki, to po prostu pójdziemy na drugie te skrzydło komisariatu. Bo tam będzie jeszcze dużo niezwiedzonych miejsc. I hej. Trzeba zwiedzać. I rozpierdalać zombie. Też nie, mi się wydaje, że niepotrzebnie idę. Mimo wszystko, bo... kurwa, nie jestem pewien... Nie jestem pewien, od czego pojawienie się tej scenki tak naprawdę zależy. Bo ja aż tak zaznajomiony z scenariuszem Claire A, Leon B nie jestem. Już to zawsze grałem Leon A, Claire B. O, jest! Udało się! Ratunku, pedofil! Nie martw się, mała dziewczynko, ja cię uratuję! Demonie! Nie będziesz dręczył małych dzieci. Za karę? Kastracja! Lubisz to! No, i pacjent zmarł. You have used the... A, no dobra. Można wyrzucić go. Ten kluczyk już się nam do niczego nie przyda. Leon! Leon! Kupę lat! Czemu jesteś rudy? Nie lepiej, kurde, się nie rozdzielać. To jest najgorsze, co można zrobić w takiej sytuacji. I dziękuję za klocek z Minecrafta. Dobra, więc tak, normalnie w scenariuszu Leona, chyba ogólnie Leona, Leon B i tak dalej, nie? Tutaj jest od groma zombie, nie? Więc no, najgorsze, co można zrobić, to pójść tędy, ponieważ tutaj drzwi są zamknięte i zategowane. Mimo tego, że dziura jest na dole i byśmy się przecisnęli na pewno. Ale hej, przynajmniej można tutaj znaleźć naboje. Tak, na pewno takie naboje by pomogły, jak horda zombiaków by w tym korytarzu na mnie szła, nie? Jakbym nie miał pistoletu, to na pewno. Jej! To jest do naszego granatnika. Bo ogólnie granatnik ma trzy typy broni. Wybuchowe granaty, ogniste i kwasowe. I to właśnie były ogniste, które widzieliśmy. Fajne jest to, że granatnik może pomieścić nieskończoną ilość naboi jednego typu. No i będzie full heal. To jest naprawdę spoko moim zdaniem, nawet nie trzeba przeładowywać go. Pojemną dupę ma ten granatnik. Dobra, może niepotrzebnie ja już idę na drugie piętro, bo nie wyeksplorowałem całego parteru, ale dobra. Niepotrzebnie szłam do Maka, zanim tu przyjechałam. Okej. Okay. I tak, teraz to trzeba temu się przyjrzeć i poukładać półki z książkami tak, jak na obrazku. Wystarczy zrobić to, o ile dobrze pamiętam. Right. I right. To powinno styknąć. No, styknęło, uhu! Ja to czasem mam łeb. I dostaliśmy kamień. Na chuj mi kamień. Czym, co ja kurde zombiaka tym przypierniczę czy coś?
Nie, on prędzej mnie dziabnie. Ale hej, prestiż musi być. O nie, pedopolicjant! Czy ja wszystko tutaj zrobiłem, co trzeba? Kurwa, po co ja się wróciłem? Wszystko tutaj zrobiłem, co trzeba. My God! Muszę teraz pedopolicjantów załatwić. O mój Boże, nie! Dobra, jestem teraz ranny, ale to nic. Powinienem wrócić do skrzyni z tym... z itemami. Wziąć zwykłą marychę i się uzdrowić. Bo no... O! 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 O fuck! On jest napalony! Całe szczęście mój pistolet był bardziej napalony od niego. Come here, bitch! Zasmakuj mojego pistolet. O kurwa, już tak szybko wstał? Ja pierdzielę. Chciałem go jeszcze nożem posmyrać. Ale no cóż. Jak woli dostać kulkę między oczy, to już jego preferencje seksualne. Oh no! Kastracja! O, umarł! Tak to się kurde robi w Białymstoku. Dobra, tu jeszcze jeden jest. Aaaa, za blisko! Masz. Jesteś głodny? Zjedz moje ammo na śniadanie. Kurwa! Dobra, nie trafiłem, no trudno. Jak można nie trafić nożem? No kurwa. Dobra, leży. By the way, jak oni tak krwawią, to znaczy, że już nie żyją. Jej! Claire, ty morderczynio! Nie dość, że jeździ motorem, to ma już za sobą 50 kurde niewinnych ludzi zabitych. Dobra. Pójdziemy teraz na drugi koniec komisariatu. Zobaczymy, co tam się dzieje. O ile dobrze pamiętam, nic ciekawego. Jest tam dość niebezpiecznie, więc lepiej wrócić się po heal. Czy mam wystarczająco ammo? Wydaje mi się, że tak. Na nich wszystkich. Dobra, ty idziesz tu, ty idziesz tu. Zwykłą Marysię wezmę. I'm fine! I lecimy dalej. O kurwa! Ta. Tędy. Pup! Czemu ja to powiedziałem? Drzwi nie wydają takiego odgłosu. Dobra! Tu jest niebezpiecznie! Całe szczęście mam mój pistolet przy mnie. Od Leona. To może wyglądać nieco źle, ale nie jest źle, bo ich wszystkich... Dobra, nieważne, może lepiej się ich zresetuje. Kurwa, gdybym wziął mój granatnik, ich wszystkich rozjebał jednym strzałem, to by zaoszczędziło mi trochę ammo. Powinienem był to zrobić od samego początku. Ale nie wiem, wcześniej jak testy robiłem, to no, ich wszystkich rozwaliłem normalnie pistoletem. Ale no, co takiego zrobisz, jak trzeba być ostrożnym? Już jeden chciał moje stópki zjeść, to ja wolę, kurde, ich wszystkich nakarmić moim wybuchowym wybuchaniem. No kurwy, chodźcie tu. Wiem, że tego chcecie. Otwierajcie szeroko, bo mój granatnik jest żądny zemsty. Mam nadzieję, że ich przynajmniej jebnę. Oki. Teraz!
A jebać. Mogłem już tutaj z pistoletem załatwić, ale... No. Będzie grill. Tako. Boże, powinienem wrócić znowu do tego, do skrzyni. No kurwa! Miał być grill! Skurwysyn. Nie było grillu, tylko było gryzienie moich stópek. Jebani stópkarze, nie mają nic innego do roboty. Moje konwersy! Oni za bardzo chcą moich konwersów, to jest straszne. Ta. Bo w następnym pomieszczeniu, do którego chcę wejść, będzie trochę marych, więc no, mogę zostawić tą. W sumie to powinienem tego pełnego heala zostawić, tak naprawdę. Brać ze sobą zwykłe zielone marychy, ale no, nie chce mi się znów wracać. Dobra. Teren wyczyszczony, panie milordzie. Ponieważ jestem mega zarąbistym sprzątaczem. Oh my god! Chwila. Trzeba to zrobić strategicznie. Zawsze miałem problemy z tym miejscem, akurat z tymi dwoma gnojami, którzy stoją akurat taką chamsko tutaj, o. Ale można zrobić... Aaaa! No ja pierdził! Ja pierdził. Dobra, no chodźcie tutaj. Chcecie, chcecie? Dam wam. Ale nie za darmo! Aha, robią sobie 69! Widać, temu już się odechciało. Dobra, oni już nie żyją. Dobra, ty też chcesz, to masz. Za karę. Postaniesz nożem po dżądrach. O kurwa! Dobra, tego się nie spodziewałem. Ha, 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 jestem za szybki. Dobra. Chodźcie, skurwysyny, nie mam całego dnia, żeby czekać, aż dostaniecie po mordzie. Kurwa, jeszcze żyjesz? No. Zamknij ryj i leż. O, chwila, kurwa, on tam się czołga. A, nie, znowu moje stópki i konwersy, zostawcie mnie w spokoju. A! Mam zajebisty pomysł. A! A! Jak ci się to podobało? Nie będzie ani stópek, ani moich konwersów. Kup sobie gnoju jeden, a nie będziesz mnie zabierał. Dobra, więc tak. Hile są tutaj. Za tym biurkiem. Tym należy pamiętać. Chyba ze dwie marychy będą. Albo może jeszcze coś. Nie, tylko dwie marychy, dobra. Oki. Teraz. Tutejsze hasło. 2, 3, 3, 6. Nie, stój, zjebałem. 2, 3, 3, 6. Nie? To jest to, co wcześniej widzieliśmy, by the way. 2, 3, 6, 6? No kurwa! File. Gdzie to było? Police memorandum. 2, 2, 3, 6! Dupku. Dziękuję bardzo. Nie, kurde, znów zjebałem. 2, 2, 3, 6. No, dziękuję. O, i dostałem kwasowe rauncy. Ponieważ jestem takim toksycznym skurwysynem. Ogólnie to nawet nie wiem, jaka jest różnica między tym typem amunicji tak naprawdę. Mi się wydaje, że chyba kwasowe są najsilniejsze. Znaczy no,
A te wybuchowe, one strzelają kilkoma tymi granatami. Kwasowe chyba jednym. I te ogniste też chyba jednym tym strzelają, albo dwoma, nie jestem pewien. Chyba tylko ilością strzałów tak naprawdę się różnią te typy amunicji, bo jeżeli chodzi o siłę, to nie wiem, nie mógłbym wam powiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Skoro sam nie wiem, bo nie zauważyłem. Dawaj, ogołocę cię z twojej amunicji. I tam pójdę pod... Nie, czekaj, nie mam miejsca już na trawkę. Chociaż jest tutaj tego dużo. Powinienem się wrócić. Gdzie jest najbliższe pudło? Pomyślmy. No chyba jednak tam, gdzie wcześniej byłem. Koło tego likera, którego już załatwiłem. Ta. Wydaje mi się, że jednak tam powinienem pójść. Niby no, nie chcę aż tak bardzo, kurde, ten, wracać się w tą i z powrotem, ale co zrobisz? Jak lepiej jednak pójść tam, gdzie się wie, gdzie coś jest, niż, kurde, iść na ślepo, nie wiedząc co, gdzie i jak. Okej. W sumie marychy wszystkie zostawię tak naprawdę, nawet tego pełnego heala. Bo no, tam znajdę, tam gdzie byłem, chyba ze 3 albo 4 donice, więc no, kurde, niby policjanci, tacy stróże prawa, nie? Konfiskują marihuanę, a sami co kurwa robią? Hipokryci! Pewnie jeszcze palą na kilogramami. A jak wypalą, to robią się takie zombie. O mój Boże, w Raccoon City jest za dużo, wszyscy są uzależnieni od marihuany, trzeba stąd spierdalać. Szczerze mówiąc, nigdy nie jarałem marihuany. Nie chce mi się patrzeć, jak to, no, z czym to się je tak naprawdę. Jebać. No idź po tych schodach, dziękuję. No i jeszcze jedna donica tutaj jest. Jest jeszcze jeden dzban z marihuaną. Zamknięte. Kurwa, idź. Kurwa, głodny jestem. Kurwa, gdzie jestem? Co ja robię? What the fuck is going on? Kurde, tak patrzę jeszcze na ten, tak zastanawiam się nad tym, co ja tam musiałem. Tutaj klucz będzie potrzebny, więc którego jeszcze nie mam, więc hej. Tak się zastanawiam, będę musiał odświeżyć ten Freemake Video Studio, czy jak to tam się mówiło, się nazywało. Ponieważ no, jednak będę musiał łączyć jakoś te wszystkie party, które no... które zostały rozdzielone, bo tam chyba z dwa razy musiałem restartować ten nagrywanie. No i oczywiście trzeba będzie podzielić to, co już jest do podzielenia, nie? To jest naprawdę, no... irytujące, bo Freemake to całkiem dobry program, bo... Oh my fucking god. Freemake to całkiem spoko program, ale najgorsze jest to, że w najnowszych wersjach... czy tam ogólnie w nowszych wersjach... oni tam watermarki dają swoje na końcu tego filmiku, czy to połączonego, czy to rozdzielonego. To jest naprawdę wkurwiające w chuj. Nie, gdzie ty celujesz? Dobra. Won! Paszli! Ty też. Chwila. O, idealnie wyczułem. Dobra. Ty padłeś, ale myślę, że ty chyba nie padłaś, więc muszę uważać na ciebie i zrobić tak, żeby się upewnić. Aaaa! Nie ze mną te numery. A, wezmę jedną marychę, użyję. O,
coraz mniej ammo! Co z tego, kurwa? Pewnie marnuję amunicję! Ryj! Ja wiem, co robię. Tutaj jedno będzie zamknięte, chyba. Ale tu chyba nie będzie niczego ciekawego tak naprawdę w tym pokoju. Do przesłuchania. Przesłuchaniowego. No, tam tylko ten cały tablet będzie, nie? Ale... nothing special. Ech. Ale naboje zawsze na plus, nie? Jak ja mogę tam wejść? Nie pamiętam totalnie. Dobra, zamknięte to... Znaczy no, jak tam wejść? No przez drzwi, ale te drzwi są zamknięte. Zaraz wam pokażę. Zamknięte. Diamond. A, czyli kluczem odpowiednim. Okej, czaję. Dobra, co nam zostało jeszcze do zwiedzenia? Trzeba iść na pierwsze piętro. Na pierwsze piętro i tam... Tam, zaraz tam będziemy. Tylko muszę zostawić... zostawię tą czerwono-zieloną marychę i możemy iść dalej. Na razie wolę zostawiać full heal'e, bo one na pewno przydadzą się później, kiedy już z bossami trzeba będzie się napierdzielać. Spreje też spoko, ale no, one zaniżają rangę, a ja mimo wszystko mam pierdolca na punkcie tej rangi. Chcę przynajmniej B dostać. B jak baran. B jak burżuj! Bo ja jestem burżujem. Patrzcie, jaki jestem bogaty. Nie, czekaj. Byłem taki bogaty, że zapomniałem, gdzie mam iść przez chwilę. Okej. I teraz idziemy na prawo. Bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Kurwa, ale szczerze mówiąc, patrzyłem trochę na te... gameplaye z RE2 Remake, no nie? W sumie nawet ten... demo grałem na PS4. Tylko szkoda, że to demo można tylko przez pół godziny pograć i to wszystko i wypierdala i nie możesz tego jeszcze raz ogarnąć. No nie? Ale ten... ja pierdzielę... Zajebiście się w to grało mi. Tylko no szkoda, że... jaki debil wymyślił to, że po 30 czy tam... ilu tam? Po jakim czasie? W sumie nie, może save'nę tutaj. Zapalniczki jeszcze nie potrzebuję. Jaki debil wymyślił takie demo, które nie można odpalić już w ogóle po tym, jak ci się skończy czas ogrywania, no. No please. Chyba, że to kurde była cała giera czy coś, a ten, a... Nie mieli żadnego pomysłu, że jak kurde ograniczyć tą gierę, więc hej. Jebnijmy, taki licznik czasu, kurde, nawet dema od Square Enix, one mimo tego, że też są czasowe, to jednak można je ograć tyle razy, ile się chce, tylko że za każdym razem to będzie się restartowało wszystko. Przynajmniej tak było w Bravely Default 2, Octopathie chyba też, ale nie wiem, bo Octopatha, boże, z godzinkę pograłem. Szczerze mówiąc, chciałbym kiedyś sobie kupić. Kurde! No. Waszą won radzie. Hi! Co? Nie zeżresz moich konwersów, bo nie żyjesz. Osiedl! Dobra, tego się nie spodziewałem, ale... Udało się! Kurwa! Pal się w ogniach piekielnych, czorcie jebany. Kurwa, co ci mówiłem? Ale nie, dobra, zapierdzielę go, bo... No, bo taki już jestem. O, jeb! Jesus! Uparty jesteś jak osioł! To się nazywa bycie napalonym. Dosłownie. Ale teraz już nie żyjesz. Więc fuck you, bitch. Co my tutaj mamy?
A, wiem. To tutaj te będzie miejsce, gdzie te marychy żeśmy znaleźli. Ta. Czy tutaj coś ciekawego będzie? Pomyślmy, pomyślmy. Tu będzie! Amunicja. Wypierdzielaj! Nie chcę się bawić z ptakami. I'm not gay! Ale wrony zarąbiste ptaki. I te kruki też. Które mogą naśladować mowę? Nie wiem, ale tak czy siak. Lubię ptak oglądać sobie od czasu do czasu. Super zwierzaczki cute na YouTubie. I ten... Kurde, aż zazdroszczę ludziom, którzy mają takiego, taką wronę, czy gawrona, czy coś, jako pupila. Też bym chciał. Ha. Jestem za szybka. Haha. Paszli won. Kurwy syny. Dobra, tutaj jest dużo fantów do zdobycia, o ile dobrze kojarzę. Może nie tutaj, ale... Ale tutaj! Tak. O kurwa, bowgun! Drugi! Hell yeah. Czy mi się zdaje, czy ten ma mniej amunicji od tamtego? Którego żeśmy zajumali tamtemu kolesiowi. Nieważne. Dostałem Valve! Half-Life 3 potwierdzone. Zapisywać? Whatever. Lepiej być przezornym, ubezpieczonym, niż kurde pierniczyć się z backtrackingiem nie wiadomo ile razy. Claire A. Cabin. Pokazać wam fajnego easter egga? Look at this! Oni umieją przez drzwi przechodzić! Spierdalam! No to jest chyba jedyny moment w tych retro rezydentach, w których zombiaki przechodzą przez drzwi. Haha! Nas nie dogoniat, can't touch this i inne tego typu epitety. I tak, zaworu trzeba użyć tu. Tu o. I jeszcze chyba nam się później on przyda. O ile dobrze pamiętam. To jest przedmiot, który nigdy nie znika z naszego inwentarza. Jej! Rozdupcony helikopter został ugaszony. Teraz będziemy mogli pójść tamtędy, gdzie ten napalony gnojek nas chciał dopaść. Ale najpierw... Raz. I chyba nie było. Myślałem, że dwa będą z takich tych nabojów. Dobra, teraz trzeba z ptakami, przez ptaki przebrnąć znowu. Czarne ptaki! Oh no! Aż mi się ten mem przypomina z siedzącą białą dziewczyną i wokół i na sofie, a za sofą stoją ten 4-5 reprezentantów afroamerykańskich. Tak to się mówi, nie afrykańskich może w ten sposób. I to zamiast tego tylko Claire dać i wrony. Lubię bawić się z ptakami. Nie w ten sposób, gejuchy. W sumie jestem ciekaw. Dwa bowgany, nie? Czyli jednak no, mam więcej w tym, co znalazłem. Nie. Muszę wykorzystać jednego, zanim będę mógł do drugim cokolwiek robić, więc hej. Szkoda, że nie da się wyjmować amunicji. Jak ma się, kurde, dwa te... dwa przedmioty, do których taka amunicja by pasowała, ale no.
Co zrobisz? Najwyżej jedną się wymarnuje i no. I tyle, tak jak powiedziałem. Cicho, ludzie tu śpią! Ale tu umarłaka taki krzyk by obudził, kurwa.